Kampania w Stanach Zjednoczonych toczy się absolutnie w najlepsze. Cały czas mamy jakieś wydarzenia. Teraz odbyło się DNC, czyli Narodowa Konwencja Demokratów, na której to, no tak, oficjalnie została ogłoszona Harris i oficjalnie został ogłoszony Tim Walz. Nie ma to żadnego znaczenia, wszyscy wiedzieliśmy, że to oni są kandydatami. Po prostu, no, w jakiś sposób jest taka oficjalna rzecz, na której demokraci chcieli pokazać swoich najważniejszych ludzi, którzy przemawiali, chcieli pokazać swoich kandydatów, czy inne osoby, które przychodziły z tematami, które dla demokratów są po prostu ważne w tej kampanii wyborczej. Wydarzenie ewidentnie się udało, wszyscy o nim mówią. Jest to faktycznie ważna sprawa. No i trzeba przyznać, demokraci są w pędzie, faktycznie wierzą w swoją wygraną. No jest to duża zmiana od czasów Joe Bidena, jest tam energia, jest Kamala Harris, która faktycznie stała się, no, absolutnie królową balu w tym momencie, jeśli chodzi o narrację w Stanach Zjednoczonych i wszyscy mówią tylko i wyłącznie o niej. Nie zmienia to jednak faktu, że nie można dać się porwać tej fali emocji, prawda, patrzenie, że wow, i tak wszystkie media o nich piszą. Oni przecież muszą wygrać. Wcale tak to nie działa. Donald Trump dalej jest na bardzo wyrównanej pozycji. Można powiedzieć, że w niektórych aspektach jeszcze cały czas wygrywa z Kamalą Harris. I mimo tego, że ona ma niesamowity bieg i trzeba to przyznać, to tak naprawdę pozwolił jej on ledwie wyrównać Donalda Trumpa, biorąc pod uwagę chwilowo gorszą, jak uważamy, formę Donalda Trumpa i zdecydowanie pikową formę demokratów, wbrew pozorom może nie napawać optymizmem, bo nawet jeśli te trendy miałyby się utrzymać, no to pytanie zostaje, czy Kamala Harris będzie w stanie wyprzedzić, czy zdąży wyprzedzić Donalda Trumpa. Mimo wszystko jednak trzeba przyznać, że wyścig się wyrównał i jest on faktycznym wyścigiem w tym momencie. Ciężko powiedzieć, kto wygra wybory prezydenckie, jest to naprawdę na ostrzu noża, a Kamala Harris, co by nie mówić, no, z pozycji, w której wszyscy zastanawialiśmy się, czy to ona w ogóle powinna być zastępcą Bidena, jeśli Biden by zrezygnował i w momencie, kiedy to się działo, to chyba nie było największego przekonania. Bardzo szybko przerodziła się w osobę, przy której nie tyle ludzie pytają się, czy ona powinna kandydować, bo już przecież nie zdążymy nikogo innego wybrać, tylko ciężko wyobrazić sobie kogoś innego w tym momencie, kto mógłby tą rękawicę z Donaldem Trumpem podjąć. Więc bez zbędnego przedłużenia zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, wy będziecie widzieć nasze filmy, zerknijcie w naszego Patronite, jak chcecie, a my przejdźmy do szybkiego podsumowania tego, co mniej więcej dzieje się w Stanach Zjednoczonych, jaki obraz wyborczy czy toczy się w tym państwie. Zaczynając od DNC, które, no, trwało oczywiście długo i było pełne przemówień, przy których, no, tam, powiedzmy, ten, wiecie, establishment partii demokratycznej był zachwycony i twierdził, że w ogóle piękne i super wydarzenie. Wydarzyło się wiele przemówień ważnych postaci, prawda, no, jakby jakichś tam Obamów, Clinton i tak dalej, no, wiecie, taka śmietanka demokratów, czy też postacie, które miały przekazać jakieś bardzo konkretne punkty, na przykład dotyczące aborcji i tak dalej, i tak dalej. No, wystąpiła też Kamala Harris w swoim wystąpieniu, zwróciła uwagę na jakby parę szczegółów, powiedzmy, aczkolwiek nie było to zdecydowanie przemówienie związane z policy, no bo takich, wiecie, rzeczy policy. Powiedziała coś o granicy, wspomniała coś o Izraelu i Palestynie, mówiąc o tym, że z jednej strony Izrael ma absolutnie prawo do tego, żeby się bronić i oni stoją po stronie Izraela i będą zawsze stać. Aczkolwiek trzeba by skończyć to, co się dzieje, no bo w Gazie giną ludzie, którzy są niewinni. Bardzo delikatnie zarysowany temat, ale tak naprawdę, jeśli chodzi, wiecie, o jakieś powiedzenie czegoś o granicy, czegoś o aborcji i tego typu tematach, nie było tego aż tak dużo na poziomie konkretnych rozwiązań. To była raczej taka wiecowa przemowa, która była skupiona na emocjach, która była skupiona na mówieniu o sobie w takim kontekście pokazania backgroundu Kamali Harris, z czego ona się wywodzi, z czego wynikają jej wartości, doświadczenie jakiejś tam przemocy przez jej koleżankę, którą ona zaprosiła potem do domu, żeby u nich mieszkała, bo sytuacja była tak hardkorowa, sprawiły, że ona chciała być prokurator, żeby właśnie pomagać takim osobom, że właśnie przez całe życie to naród był jej pracodawcą, a nie, nie wiem, jak u Trumpa, że to on sam był swoim pracodawcą, że robił wszystko dla siebie. Ogólnie rzecz biorąc, to była mniej więcej ta narracja, o której Kamala Harris tam mówiła, było to takie bardziej wiecowe, mniej konkretne przemówienie, które jednak oczywiście poniosło się po mediach i w jakiś sposób jest kwestią ważną. Jeśli jednak spojrzelibyśmy na Harris w szerszej perspektywie, niż tylko, wiecie, jej przemówienie, to trzeba przyznać, że po pierwsze, no, ma ona bardzo dużo energii stojącej za sobą, w rozumieniu takim, że to momentum legendarne, o którym się w polityce mówi, kula śnieżna, która się gdzieś tam rozpędziła, jest faktycznie spora i jest zauważalna. Kamala Harris jest osobą, o której mówi się zdecydowanie najwięcej. Jest to, jak się na tym stanowić, duża zmiana w kontekście tego, co działo się wcześniej, gdzie to jednak o Donaldzie Trumpie często mówiło się znacznie więcej niż o Joe Bidenie. Teraz to zdecydowanie ona ukaradła cały tlen w ogóle z tej przestrzeni. To o niej się pisze, to o niej się mówi. Na razie wydaje się, że nie popełniła ona żadnego znacznego błędu, nie ma jakichś specjalnych wpadek, co, wiecie, jest rzeczą dosyć ważną, bo wiele osób bało się, że, no, gdzieś ona może wypadać źle w przemówieniach i tak dalej, bo miała takie doświadczenia. Tymczasem na razie wydaje się, że wszystko, co robi, w miarę działa i jest w miarę co najmniej poprawne, niektóre rzeczy są po prostu dobre i dzięki temu w jakiś sposób jest w stanie cały czas utrzymywać tą przewagę narracji, tak byśmy to nazwali, nad Donaldem Trumpem. Do tego z analiz sondaży wychodzi, że Kamala Harris jest po prostu lepszą kandydatką niż Joe Biden. Poprawia wyniki sondażowe praktycznie w każdej istniejącej grupie wyborców, jaka jest. W każdej z tych grup ewidentnie wyborcy wolą Kamalę Harris niż Joe Bidena, który oczywiście na DNC występował, ale skupił się też bardzo mocno na właśnie propsowaniu Kamali Harris i tak dalej, co też było ciekawe, że w sumie jakby odpuścił sobie mówienie o sobie i jakby podsumowanie swojej kariery, do czego miał pewne prawo, no bo to jest długa kariera mimo wszystko, a jednak skupił się na jej podbijaniu, aczkolwiek tak jak mówimy w tych sondażach i tak dalej, wychodzi na to, że Kamala Harris faktycznie Bidena przebija. Co więcej, wychodzą rzeczy tak ciekawe jak to, że była ona w stanie jednocześnie poprawić swój wynik wśród deklarowanych wyborców demokratów, którzy są bardziej zajarani jej kandydaturą, ale także była w stanie poprawić swoje wyniki wśród niezdecydowanych.
zdecydowanych, którzy przecież są na koniec dnia najważniejsi i to ich głosy gdzieś tam potem dadzą potencjalnie zwycięstwo lub przegraną. Wydaje się, że w tym kontekście, wydaje się też, że w kontekście swing state'ów, których no nie radzi sobie ona najgorzej, radzi sobie zdecydowanie lepiej od Bidena. To zresztą gdzieś jest potencjalnie ważne. Naprawdę jej wyniki są całkiem okej i zdecydowanie pomagają demokratom w tym momencie no mieć tą nadzieję na to, że może się udać. A trzeba pamiętać, że nadzieja na zwycięstwo wewnątrz partii jest niezwykle ważna, bo to ci ludzie muszą być zmotywowani potem, żeby roznosić ulotki i mówić swoim sąsiadom, głosujcie na naszą kandydatkę i tak dalej, i tak dalej. Do tego nie można nie wspomnieć o Waltzie, który jest jej kandydatem na wiceprezydenta, który to, no, po pierwsze, wydaje się naprawdę jest bardzo lubiany w tych Stanach Zjednoczonych, faktycznie na razie wszystko tam raczej działa całkiem nieźle. Oczywiście dostał on zarzuty, chociażby związane z tym Afganistanem, tu jeśli nie kojarzycie, pojawił się zarzut, że on by jakby był w wojsku i mówił o tym, że był, ale kiedy jego jednostka została wysłana do Afganistanu, to on jakby tam nie pojechał. Potem pojawiła się kontrnarracja, że tak, ale on zrezygnował z tej służby w ogóle zanim jeszcze pojawił się ten rozkaz, więc nawet nie wiedział, że Afganistanu jego jednostka jedzie. No ogólnie jakby pojawiło się tam jakieś zamieszanie, aczkolwiek wydaje się, że mimo wszystko jest on raczej na plus i na porównaniu szczególnie do J.D. Vance'a, który jest VP, kandydatem na wiceprezydenta Donalda Trumpa, gdzieś jednak wypada dobrze. Do tego mamy taką dosyć klasyczną dynamikę, to znaczy Kamala Harris w tej kampanii oczywiście atakuje Trumpa, nie chodzi o to, że nie, ale jednak skupia się na tym takim pozytywnym przekazie, na takim przekazie z nadzieją, z przyszłością i kiedy ona ma hasło, wiecie, takie związane z tym, że idziemy do przodu, to Waltz gdzieś tam cały czas ma swoje hasło, które jednak przebiło się dosyć mocno do mediów i social mediów i jest jakąś rzeczą w tej bańce politycznej, czyli to, że oni są dziwni, tak, w stosunku do J.D. Vance'a, czy też nawet Donalda Trumpa. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. Więc jakby mamy taką dynamikę trochę, wiecie, tej głównej kandydatki, która ma być taka koncyliacyjna trochę, bo mówiła zresztą na tym DNC o podziałach, o tym, że musimy z tym skończyć i tak dalej. I tego Waltza, który jednak jest zajęty tym, żeby bardziej wgryzać się i atakować przeciwnika. Więc ta dynamika też ewidentnie wydaje się w jakiś sposób działać. Z takich minusów tej kampanii, chociaż no nie wszyscy demokraci są przekonani, że to jest minus, niektórzy uważają, że tak powinno być, ale z takich powiedzmy, no nie wiem, z perspektywy amerykańskiego wyborcy podejrzewamy minusów, no jest to, że Kamala Harris nie do końca pokazuje cały czas jakiś taki bardzo konkretny program wyborczy. To jest jednak bardzo mocno narracja o tym, że wiecie, my naprawimy kwestię na granicy, że będzie bezpiecznie, jednocześnie będzie bardziej humanitarnie, ogarniemy kwestię Roe versus Wade, czyli ogarniemy kwestię, w sumie mówią, że to po prostu odkręcą jakoś, wiecie, Stany nie będą mogły decydować, tylko to będzie jakby odgórne i tak dalej, a się trochę nie wiadomo do końca jak, w sensie to nie jest jakoś tak super mocno wytłumaczone i ogólnie te polityki, które gdzieś tam Kamala Harris proponuje, czy to jest i podatkowe, czy gospodarcze i tak dalej, to wszystko są takie rzeczy, które są bardzo hasłami wyborczymi, bardziej niż realnym programem, co no, jest pewnym problemem w tym wszystkim i oczywiście dalej nie znaczy, że przegra przez to wybory, ale jednak z perspektywy jakiejś takiej, wiecie, politycznej powinniśmy chyba oczekiwać od polityków, żeby jednak takie rzeczy mieli. Więc tutaj zdecydowanie to jest rzecz, o której warto powiedzieć, no ale nie zmienia to faktu, że tym takim ogólnym odbiorze Kamala Harris radzi sobie naprawdę dobrze. I to jest jedna strona medalu. I to są jakby fakty, nie? Jest też druga strona medalu, która też jest prawdziwa, co jest ciekawe, jak się nad tym stanowicie. To nie jest tak, że Donald Trump teraz, wiecie, umarł i w ogóle nie istnieje i w ogóle, o mój Boże, on teraz przegra wybory. Powiedzieliście, że Kamala Harris tak dobrze idzie, no to Trump teraz to w ogóle rozwala wszystko. Nie do końca. Trump w ogóle znowu staje się faworytem bookmacherów i to w tym momencie on jest obstawiany bardziej do tego, żeby wybory prezydenckie wygrać. To wynika z wielu różnych czynników i tak dalej, aczkolwiek możecie zapytać, czemu w tak dobrym okresie Kamala Harris nagle zmienia się ta perspektywa. Przykład i jeden z argumentów jest chociażby taki, że JFK Junior, ten, który kandyduje jako ten niezależny kandydat, jeśli ktoś nie wiedział, to tak, Kennedy kolejny kandyduje, jak zawsze zresztą. Jak bez Kennedy'ego albo Clintona mogłyby się odbyć wybory prezydenckie, jakiegokolwiek z rodu. W każdym razie, no, on ma podobno zrezygnować, co ma w konsekwencji, gdzieś tam, tak twierdzą analitycy, sprawić, że wyborcy potencjalni jego w Stanach swingujących przerzucą się prawdopodobnie na Trumpa, no a to oznacza, że gdzieś tam ta jego baza wzrośnie i jego wyniki mogą wzrosnąć, więc jest jakaś jedna rzecz, nawet niezależna do końca od Trumpa, ale jednak potencjalnie ważna. Ale to jest jakby jedyna sprawa, bo musimy zaznaczyć i nam się tak wydaje, nie? Że Trump faktycznie nie ma w tym momencie najlepszego czasu i nie ma najlepszej kampanii. O tym mają mówić podobno nawet źródła z wewnątrz kampanii Donalda Trumpa, to znaczy, że on się trochę pogubił w tym sensie, że ma on podobno bardzo mocno atakować Kamalę Harris i przez to trochę zapominać o rzeczach, które są z perspektywy jego wyborców najważniejsze i rzeczach, które dawały mu największe poparcie, czyli kwestia granicy, kwestia gospodarcza, podkreślanie tych swoich sukcesów ze swoich czasów i jednoczesne takie, wiecie, pokazywanie tej kontry, że za Joe Bidena było gorzej. Ta narracja trochę ukryła się pod tym, że jednak próbuje on bardzo, ale to bardzo mocno atakować Harris, bardziej niż Harris jego w tym kontekście, bo oczywiście Harris też go atakuje, to kampania wyborcza, nie? W sensie nie o to chodzi. Ale gdzieś tam skupienie się na tym za bardzo potencjalnie gdzieś może być błędem, szczególnie, że atakowanie Kamali Harris jest trudniejsze niż atakowanie Joe Bidena, tak? Joe Biden był jednak postacią mniej, w tym momencie tak się wydaje, lubianą i mniej osób chciało, żeby on był prezydentem niż w tym momencie Kamala Harris, która, no wiecie,
Trump jest dobry w obrażaniu swoich przeciwników. W sensie mówimy to jakby nieironicznie, on zawsze był dobry w dawaniu tych śmiesznych przydomków, czy to jakiemuś, wiecie, Santisowi, czy to właśnie Bidenowi. Takie stwierdzenia jak, wiecie, Sleepy Joe i tak dalej, które gdzieś się pojawiały potem, no, były po prostu zabawne. Z Kamalą Harris trochę wydaje mi się, że to jakby nie do końca tak działa, jakby chyba nie może znaleźć takiego super dobrego określenia na nią, które by się tak przylepiło i przylepiło faktycznie, żeby, wiecie, też taki centrowy wyborca miał takie, że o, faktycznie to jest śmieszne. Do tego wszystkiego wydaje się, że jego tempo spadło. I rzucimy jeszcze jedną rzecz, która jest w ogóle komiczna w całej tej układance i demokraci nie mogą jej wyciągać, bo jak zaczną, to w ogóle dramat. Sami się ośmieszą. Prawda jest taka, że jak się spojrzy na Donalda Trumpa, porówna go się ze starszymi Donaldami Trumpami, wiecie, 2016-2020 rok, to on też jest starszy, nie? W sensie to też widać, że on jest już trochę mniej dynamiczny niż był w tamtych czasach. Na porównaniu z Joe Bidenem wygląda jak młody człowiek, nie? No bo każdy na porównaniu z Joe Bidenem wygląda jak młody człowiek. Ale na porównaniu z Kamalą Harris ten argument już nie działa i wydaje nam się, że wręcz ta optyka się trochę obraca i ludzie orientują się, że Donald Trump jest nie najmłodszy. I oczywiście demokraci nie mogą grać tą kartą, no bo wszyscy by ich wyśmiali i to by zadziałało na ich niekorzyść, ale gdzieś tam, no, w oczach wyborcy to może mieć jakieś tam znaczenie. Niemniej, nie zmienia to faktu, że proponuje on trochę bardziej konkretne rozwiązania, że mówi on więcej o tych kwestiach granicy i tak dalej, które dla Amerykanów są niesamowicie ważne, więc to są jakieś punkty, które on zgarnia. Do tego, no, jakby odwołuje się cały czas do tego, że ta kadencja Joe Bidena była tragiczna i tak dalej. No i ludzie są po prostu też zmęczeni tą kadencją Bidena gdzieś tam, a Kamala Harris jako taka, no, naturalna sukcesorka tych wszystkich polityk prawdopodobnie też, no, mimo wszystko kojarzy się z tym, więc gdzieś na koniec dnia Donald Trump, mimo tego, że nie ma najlepszego okresu w tej kampanii, uważamy, że miał lepsze momenty, o tyle dalej, no, gdzieś stoi oczywiście na nogach, dalej jest absolutnie, no, pretendentem też, żeby to wygrać, w sensie tutaj ten wyścig jest po prostu wyrównany, a nie absolutnie wygrany przez kogokolwiek. To jest to zresztą, o czym powiedzieliśmy, to znaczy, wiecie, no, Kamala Harris jest teraz w swoim piku, Donald Trump, uważamy, jest nie najwyżej w swojej własnej grze, no a tak naprawdę wystarczyło to tylko na zremisowanie z Donaldem Trumpem, więc jeśli Donald Trump się odpali jakoś lepiej, albo jeśli Kamala Harris się potknie, albo po prostu nie wystarczy czasu, to absolutnie dalej może oznaczać, że Donald Trump bez swojej pikowej formy dalej te wybory może absolutnie wygrać. Tu oczywiście z potencjalnych problemów, które wyniknęły, to po pierwsze, no, J.D. Vance wydaje się być słabym kandydatem na VP, nie ma o czym rozmawiać, w sensie wydaje się, że nie lubią go i demokraci, i republikanie, co jest pewnym problemem. I nie do końca dowozi on to, co miał dowieść, i Donald Trump nie jest najbardziej zachwycony tym. A także kwestia programu 2025. Myślałem, że mówiliśmy o tym w Orbianie, mówiliśmy, się okazało. To jest zresztą od dawna wiadomo, aczkolwiek ostatnio zostaje bardziej wyciągana na światło dzienne i więcej się o niej mówi. No wiecie, Donald Trump, właśnie nie Donald Trump, tylko Heritage Foundation napisało taki program, nazwijmy to, kompleksowych zmian w państwie. I tam jest bardzo dużo różnych szczegółowych polityk, które mają być wprowadzone, bardzo dużo personalnych rzeczy, które mają być zrobione. Wiecie, taki trochę podręcznik na zasadzie, jak zmienić państwo tak, jak my chcemy, żeby państwo było zmienione. Jest tam dużo rzeczy dotyczących tych, jak zmienić kadry, jak zmienić ludzi na wiernych Trumpowi i tak dalej, i tak dalej. Trochę czasami niepokojące rzeczy się tam znajdują i ogólnie też trzeba pamiętać o tym, że ten program jest dosyć radykalny. W sensie jest takim bardzo prawicowym programem, takim trochę Ordo Iuris vibe, w sensie tak, żeby to przetłumaczyć na polskie realia, powiedzmy. Jest tam dużo takich też światopoglądowych rzeczy, które gdzieś jakąś część Amerykanów bardzo przerażają wręcz i odrzucają. To jest taka rzecz, na którą demokraci chcą się skupić i bardziej ten program rozkładać. I to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo ten program jest, tak jak mówimy, napisany przez Heritage Foundation, która nie jest związana z Donaldem Trumpem bezpośrednio. I Donald Trump, czy właściwie jego team, pytany o to, czy ten program będzie wdrażany, jak to działa, tak naprawdę zaprzecza i mówi, że to jest po prostu jakaś zewnętrzna rzecz, która została stworzona przez jakichś ludzi, którzy chcieliby, żeby Donald Trump to zrobił, i oni jakby, no, nie twierdzą, że to wszystko są złe pomysły czy coś, no, ale to nie jest ich, tak? Czyli oni się odcinają od tego, że to nie jest nasz program tak per se. Z drugiej strony, jak były prowokacje, no to ci ludzie z Heritage Foundation jakby tak bardziej przekonywali, że tak, my jesteśmy bardzo powiązani z Trumpem, że to są rzeczy Trumpa w jakimś stopniu, aczkolwiek to jest, są, wiecie, ich słowa, nie? W sensie, no, to jakby tutaj ciężko to jakoś rozstrzygnąć. W każdym razie, no, jest to jakaś rzecz, która być może Trumpowi zaszkodzi na koniec dnia, ponieważ z perspektywy Stanów Zjednoczonych niektóre z rzeczy tam zawartych są dosyć radykalnymi zmianami, które mogą się dużej części obywateli nie spodobać. Niemniej trzeba powiedzieć, wyścig się wyrównał. Kamala Harris jest teraz w swoim topie. Donald Trump, mamy wrażenie, że trochę się pogubił, zobaczymy, czy się odnajdzie. Aczkolwiek zostało jeszcze trochę czasu. Będzie jeszcze debata prezydencka, która w tym wypadku naprawdę może wiele zmienić. Będzie kwestia jeszcze, wiecie, wiecy, wywiadów, jakichś ataków na siebie nawzajem i po prostu wydarzeń, które będą się działy, bo te wybory w Stanach Zjednoczonych nauczyły nas, że wydarzenia mają miejsce cały czas i mogą bardzo, ale to bardzo mocno wpływać na potencjalny wynik, więc, no, my jesteśmy zafascynowani, będziemy to obserwować, pewnie będzie się pojawiało coraz więcej rzeczy ze Stanów na naszym kanale, bo robi się ciekawie, w sensie robi się naprawdę ciekawie. Więc to byłyby Stany Zjednoczone i teraz na szybko jedna afera z Polski, żeby nie było, że o niej nie powiedzieliśmy, mamy jedno ciekawe przemyślenie, więc rzućmy to. Afera Bartłomieja Ciążyńskiego, czyli wiceministra sprawiedliwości z ramienia lewicy, który to pojechał sobie na wakacje, to jeszcze nie jest skandal, ludzie podobno jeżdżą na wakacje, tak słyszeliśmy, no i pojechał sobie na wakacje, tylko że zapłacił firmową kartą za paliwo. Firmowa karta w tym wypadku to państwowa karta, w sensie z państwowych pieniędzy, jakby tak to nazwijmy. No i zrobiła się imba, no bo WP do tego dotarło i go zapytało: ej mordo, czy ty zapłaciłeś z firmowych pieniędzy, w sensie państwowych pieniędzy? No to on powiedział: nie, absolutnie, absolutnie nie. Po czym się okazało, że jednak tak, i on powiedział, że no kurczę, w sumie tak wyszło, sorry, mój błąd, ja się pomyliłem, bo ja nie wiedziałem w ogóle, że nie można, ja nie wiedziałem, że tak to działa, nie jestem prawnikiem, który pracuje w Ministerstwie Sprawiedliwości, ja nie wiedziałem, ja już oddałem pieniądze, ja oddaję pieniądze, przepraszam bardzo za taką zaistniałą sytuację, bardzo źle, no i tak to opublikowali, no jakby słusznie. No i wyszło na to, że w sumie zrobiła się imba, no bo jakby, prawda, o Jezus Maria, no polityk, prawda,
prawda, defrauduje w jakiś sposób pieniądze. Nawet jeśli nie jakoś super dużo, to defrauduje. To jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony mam wrażenie, że to jest sprawa, którą można było przemilczeć, przy całym tym, że my absolutnie, w żadnym najmniejszym stopniu, nie mamy zamiaru bronić defraudowania jakichkolwiek państwowych pieniędzy. W ogóle to nie, w sensie to jest złe, koniec, kropka, to nie jest usprawiedliwialne. O tyle prawda jest taka, że z perspektywy afer, które gdzieś tam się toczą, pewnie opinia publiczna zapomniałaby o tym w dwa dni, nie? Gdyby to się wydarzyło. No i zostałby tylko jakiś taki, wiecie, taka skaza na nowej koalicji, że jakby, o, mieliście mieć nowe standardy, a nie macie. Tymczasem jednak, Donald Tusk, czy w ogóle ta nowa koalicja, postanowiła, że zadziała inaczej. Donald Tusk najpierw napisał, że jakby, no dobra, każdemu zdarzają się błędy, ale trzeba za nie płacić, po czym napisał tylko dymisja przyjęta po jakimś czasie, sugerując, i jakby też potem się tak okazało, Ciążyński podał się do dymisji i jakby, wiecie, zrezygnował ze stanowiska. Czyli stracił stanowisko za parę stów. Jakby bardzo mocna sprawa. Ale mamy wrażenie, że to było najlepsze rozwiązanie tej sytuacji, jakieś pokazanie, wiecie, nowych standardów. To, bo to jakby, nie oszukujmy się, to jest spin polityczny, nie? W sensie prawda jest taka, że pewnie jego kolegów partyjnych to nie obeszło na poziomie takim, że ola Boga, oni okradają Polskę. To bardziej była kwestia tego, że dobra, jak wyjść z tego problemu, zróbmy tak, poświęćmy go i teraz pokażmy, że jesteśmy inną władzą i robimy rzeczy lepiej. No i w sumie zadziałało w tym sensie, że afera ucichła. Mamy wrażenie, że nawet ta nowa koalicja zyskała na tym punkt, na zasadzie, że wow, okej, czyli jak wyjdzie afera jakaś i ktoś coś ukradł, to będą wyciągane konsekwencje. To jest faktycznie inaczej jak zapisu. Mamy wrażenie, że sprytne zagranie polityczne i takie poświęcenie jednego człowieka w zamian za ten zysk dla całej koalicji, to było poświęcenie, na które Donald Tusk był gotów. Mam wrażenie, że byłby gotów na więcej poświęceń, ale na ten moment to wystarczyło. W każdym razie ta afera się odbyła, prawda? I chyba zakończyła w sumie, no bo co więcej można o niej powiedzieć. Więc to by było na tyle. Zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będziemy nasze filmy o polskiej i zagranicznej polityce, też amerykańskiej, teraz może coraz częściej zobaczymy. Nasz film, serdecznie polecamy, nasz Instagram, serdecznie polecamy. Serdecznie zapraszamy na naszego patrona, serdecznie dziękujemy naszym patronom, staramy się dla was. Cześć!